Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kuzi. Dzień dobry. No i co, no już przechodzimy do pierwszego spotkania i zaczynają się pytania. No więc tutaj już mi spoilerowałeś, ale jak długo grasz, jakie masz rangi? Gram ogółem od początku tej giereczki, bo tak naprawdę zainstalowałam ją, jak miałem takie coś jak PS Plus, żeby grać online. No, bo na początku Rocketa w PS Plusie było za darmo, no tak. Tak, to było za darmo. I zacząłem pykać w giereczkę i tak myślę, tak na początku wyszło takie, no trudno było tak jakoś się tą piłeczką tam oswoić, bo tak trudno było w nią trafić na początku. No to każdy. No i jakoś tam ćwiczyłem te treningi nowicjusz, później ten lepszy i jeszcze ten. I tam tylko dla gwiazd jakoś tak częściej coraz grałem, no to jakoś tak poszło częściej. I ten. To jest, kurczę, jeden z najdłuższym stażem jesteś. Mało tak kto od pierwszego sezonu grał. Ja tam od pierwszego sezonu pykam. Ja tam na starym koncie miałem w ogóle tą koronkę za rankę. O kurczę. Jak widzimy tutaj, dostaliśmy fory na start. No a jak, to wszystko zaplanowałem. A jakie masz rangi? Platyna 3. To na jakim trybie? Bo jak na duo, kolegą takim. No, a duo chyba najfajniejszy tryb jest taki. No tak. Bo jedynki to za bardzo denerwujące, a trójki to za duży chaos. Ja w ogóle 1v1ów nie umiem grać, dla mnie to jakieś takie dziwne troszeczkę, bo to zwykle ludzie grają typu klikasz dwa razy skok, nie? I takie wygląda kiwanie. Aha. No. Skaczesz nad przeciwnikiem i... Coś w tym jest. No, 1v1y to potem chyba się stają ciekawsze też. Ale najgorsze pamiętam, że najbardziej trójek nie lubiłem grać. Jak byłem niżej. Ja trójki właśnie, ja mam na trójkach platynę dwójkę, nie? Ja nie lubiłem grać, bo dla mnie był za duży chaos wtedy. No też, ale to jakoś tak jak się pogra troszeczkę dłużej. Pewnie tak samo by było z jedynkami, jak i tryhard, dobra. Jak to tryhard? Tam z jedynkami też by tak było, ale jakoś tak nie chce mi się z nimi bardzo tam grać. Tak. O właśnie. Wiadomo, a to czekaj, bo tutaj już ludzie wyczekują. Co jadłeś na... A dzisiaj trochę później niż zwykle nagrywam, to spytam na kolację. Czy jeszcze przed? Kolację? Czy jeszcze nie jadłeś kolacji? Kolację to sobie jadłem kanapkę z masłem i pomidorem posoloną. A. Tutaj ludzie by też chcieli pewnie wiedzieć co na obiad, ale zostawimy ich. Ale dobra, to opowiedz. Na obiad to było pyszne jedzonko od mamy. To było takie pyszne. Oj. No jest spoilerów, jedzonko. Było pyszne. Oj. Bum, słyszymy tutaj. Nie, no dzisiaj ostatnio była wtopa ze zgadnięciem, ale dzisiaj to już chyba pies, nie? O, oczywiście, to dzisiaj pies. Zrobiłbym taki... wspomnienie poprzedniego odcinka, już nie mam pliku na dysku, ale jak nie oglądaliście, to... Śmieszna sytuacja. Ja tam bardziej wbijam na stream tam. Na Twitchu byłam ostatnio. No ostatnio nawet coś tam... O, właśnie zapraszam na Twitcha, bo ostatnio czasem nawet odpalę się. Czasem nawet streamek wejdzie. A tak poza tym, co tam grasz poza Rocketem? Poza Rocketem? No to tam gram w taką giereczkę, którą większość osób nie lubi, ale mam ją na kanale, która nazywa się Fortnite. O, Fortnite'ik, można pobudować. No tak. Nie no, Fortnite był bardzo fajny, tylko no za dużo się wszystkiego tam pododawało jak dla mnie. Dopóki się nikt jeszcze nie umiał budować i tak dalej, to bardzo fajne było. Było fajne. Też jestem z jednym z starszych graczy tej giereczki. Tutaj ewidentnie było fory od pana Edka. Nie no, ja zrobiłem fake kick-off, ale chyba zauważyłeś. Nie no, wracając, to w sumie w Fortnite jeszcze grałem przed pierwszym sezonem, tak. Prawdzie. Jak jeszcze nikt nie grał w to. Fajnie było. Mi tam kolega pokazał. Dobra, powiem jak było. Zobaczyłem tam gierkę chyba u Bladiego. Jak ktoś kojarzy, a, to... No, i to on jeszcze to zagrał. Jeszcze wtedy nie było nawet na konsoli Fortnite'a, a ja już wyczekiwałem.
Jak dodali, zaraz jak dodali, to zacząłem grać. No, takie nubki. No. To trzeba wymyślić. O, moje ustawienia, tak? Teraz będą. Twoje ustawienia, no. Bo ja ostatnio kiedyś tam takiego kolegę poznałam tutaj na Discordzie. No. Nazywa jaki nick? Roman? Bot Roman, to przecież każdy. Oczywiście, tak. Bot Roman. Oczywiście pozdrawiam. No, pozdrawiamy Romana, no, właśnie. Miałem cię pytać, czy kiedyś pozdrawiasz, ale to Romana zupełnie. Ja dla mnie takie pozdrawianie typu pozdrawiam mamę i rodzinę, to trochę takie bez sensu, bo to przecież kto... No nie, no jak mogę się obrazić takiego ładnego pincza? W swoich czasach też byłem dobrym bramkarzem. Nie, dlaczego akurat w bramce się dobrze czujesz? Nie, nie, no akurat mi ładny pincz siadł i musiałeś się obrazić. O kurde. Nie spodziewałem się, tutaj, najpierw. Tutaj było wyliczone. Nie, no naprawdę liczyłem, że tam to wejdzie. Ja też grałem na PS4 długo. Od 13 sezonu w Rocketie się przyniosłem na komputer. Tam kompa też będę zmieniał to niedługo. Już mam nazbierane. No ja sobie bardziej miałem kupić do jakiegoś programowania, do montowania, się skończyło tak, że gram w gierki. Nie no, w sumie montować też montuję, ale muszę poprogramować więcej. No i w sumie widać, tylko ten pierwszy Grand Champion. Widać, że to Grand Champion. No akurat dzisiaj mi jakoś hard dribbling siedzi. Także no, szybka zmiana i drugi mecz. O nie! Zbawimy. Już to widzę. Kuzi nas nie oszczędzał. Duża kostka. Oj, fajnie. Oj, oj, no to no, dzisiaj fajny. Będzie ciekawie. Polecam nie sprawdzać prawego... Nie, to nawet mi się nie chce tego czytać. Tyle tego dałeś. Czy to w ogóle wejdzie do bramki? Wejdzie. Na koszykówce chyba się coś nie mieściło. Ej, co jest? Ty dałeś time rapa? Czy mi się wydaje? To jest grawitacja. Nie, no. Wypa. Ale jestem dobry w tym no nie. Dobra, ale dobry jestem. No i gorzej. Mam przewagę. Dlaczego? Co to za tryb? No nie, jak, ja to przecież jak strzelisz bramkę, to już nie nadrabię tego. Wystarczy, że staniesz w bramce. To piłeczka, to nawet nie wiem, czy to piłką ja bym tego piłką nie nazywał. No właśnie. Nie, no najgorzej. Jak to strzelić? W ogóle jak dziwnie wygląda ta kostka. Kiedyś jakoś ładniejsza była. Zniekształcona. Z tym się zgodzę, mam takie wrażenie... No nie. Czy to no nie, no i oczywiście podskoczyłem. Chillera. Nie, no nie ma szans, że ja to strzelę. Jeszcze najgorsze jest to, że jest ten podkręcona piłka włączona. No właśnie, tutaj... To już w ogóle nie da się. Chyba sześcian podkręcony. No, sześcian. Najgorzej. No nie, no jak... Dobra, nie da się, to było... Dobra, czas, sobie tam strzelę bramę, ja sobie tam pokręcę się. Nie, no jak? Świetnie. Jak ja mam wrażenie, że ja przez to przelatuję. Dobra, to może skorzystając z tego, że gramy wielkim sześcianem, to jakie tam masz hobby poza komputerem? Czy masz jakieś? Jakie mam hobby poza komputerem? No. Czy coś kupanie tam? W piłku i bieganie za nią. O. Idealne hobby. Też lubię sobie biegać za piłką, którą kupię. Bum. Nie no. O, nie da się tego nadrobić teraz. Ale to z drugą stronę. Ja nie wiem, jak to jest, że na samym początku tak się idealnie ustawiło. Nie no, trzymajcie kciuki, że trafię tym czymś. Czy w ogóle, że w ogóle jeszcze bramka padnie. Ja też trzymam. Korzystając z okazji, to przypomnę, że jak ktoś będzie chciał wziąć udział w Jack vs. Widzowie, to zapraszam na Discorda. I sobie możecie odebrać rangę Jack vs. Widzowie. No. Wtedy oznaczam i pierwsza osoba, która się zgłosi, będzie mogła wystartować taki oto śmieszny tryb. Tutaj oczywiście mój dzwonek powiadomień na Odysseus Epic mi pomógł, bo to jest taki no, to właśnie... Ledwo, ale zdążyłeś przed drugą osobą. Dobra, mamy szansę strzelić. Dobra, minuta 13. Nie no. Nie no. O! Halo. Przecież demo! Nie, bo jest od razu res. Ojej. No nie, nie da się zrobić. Wejdź! Nie, się to skręca! Najgorzej.
Czekaj. Ojej, ale gorąco. Wejdzie? Wejdzie? No nie, czemu to się podkręca? Nie, no nie ma szans, że strzelę. Ja nie zachęca do startowania tego trybu. To nie, no przegrałem. Nie dało się. Dobrze? Nie. Ojej, gorąco. Chyba. O nie. Nie, nie da się tym strzelić bez kazła. Jeszcze 200 razy 10. Tak jest. I jak no właśnie nie, no. Tak pokazuje, jak Platyna 3 może wygrać z grą z czempionem. Rozegrał mnie. Nie ma co. Zostałem zniszczony taktycznie. Ale w każdym razie tutaj dziękuję za odcinek. No. I no zachęcam. Mogę kogoś poprawić? Takiego kolegę jednego. No dawaj. Takiego mojego duo partnera. Oliwier. Oliwier pozdrowiony. Także można powoli przejść do pożegnania się, dlatego dziękuję za oglądanie i siema. Do widzenia.